w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Błachut, portal IndyCage.pl. Jesteśmy w Silesian Cage Club podczas drugiego Bad Girl Camp, którego organizatorzy są ze mną. Artur Kornik-Sowiński. Witam serdecznie. Paweł Wyrobek. Cześć. Czyli MMA Familia. Panowie, skąd pomysł, żeby w ogóle organizować Bad Girl Camp, żeby spajać te dziewczyny na jednej sali? Paweł, od ciebie zacznę. Powiem szczerze, ten pomysł się narodził w miarę naturalnie, przez to, że na początku mieliśmy bardzo dużo dziewczyn w teamie. Gdzieś tam zaczęliśmy wprawdzie od Tomka Jakubca, później gdzieś tam zainteresowaliśmy się bardziej tym żeńską stroną MMA, nie nastawiając się tylko i wyłącznie na żeńskie MMA, broń Boże, żeby nikt tego tak nie odebrał, bo gdzieś też już tam słyszałem, że robimy się taką bardzo żeńską jakby grupą menadżerską, nie był to nasz zabieg, natomiast troszkę tych dziewczyn faktycznie dołączyło do MMA Family w krótkim czasie i uznaliśmy, że może skoro mamy te dziewczyny w takiej ilości i skoro jest tyle dziewczyn, bo o tym się dużo mówi, że te dziewczyny nie mają z kim robić, na tych salach też jest mało tych dziewczyn, przepraszam, z którymi można robić, uznaliśmy, że po prostu zróbmy coś, żeby zebrać je w jednym miejscu i żeby mogły ze sobą porobić. No i okazało się, że na tą pierwszą edycję wszystkie nasze dziewczyny przyjechały, przyjechało troszkę dziewczyn z zewnątrz. Uznaliśmy, że koniec końców jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że one miały gdzie porobić, że spoiły się też jako MMA Familia, że miały okazję troszkę pobyć ze sobą tam, bo 4 treningi, trening z Kamilem Lizurejem mentalny, testy u Alana Langera, jakby to wszystko spajało je też, złapały taki kontakt bardziej nie na zasadzie dobrze, ona się gdzieś tam bije, jesteśmy w jednym teamie, tylko faktycznie gdzieś tam wymieniały ze sobą jakieś spostrzeżenia, skumplowały się w ten sposób. My byliśmy bardzo zadowoleni, no i teraz uznaliśmy około półtora miesiąca temu, że robimy kolejną edycję, bo tak jak sobie zakładaliśmy, że te 2-3 edycje rocznie byłoby super, no to na razie mam taki cel narzucony. Nie wiemy, czy to się uda na 100%, żeby były te 3 edycje, ale te 2 chcielibyśmy na pewno w roku robić. Artur, a ty jak myślisz, po takich 2 dniach, kiedy te dziewczyny tutaj przyjeżdżają, są w stanie coś z tego wynieść? Tak, tak, zdecydowanie. No, wiadomo, tym dłuższy obóz byłby, tym więcej by pewnie wynosiły, tylko że na weekend jeszcze dziewczyny łatwo wyrwać, no bo wiadomo, tam załóżmy pracują, weekend mają wolne i mogą przyjechać do Katowic i potrenować. Takie dłuższe obozy też są gdzieś tam w planach, ale to jest dużo trudniej do zorganizowania, no i dużo ciężej również o te dziewczyny, no bo to tak jak wspomniałem, w te weekendy jest dużo łatwiej je ściągnąć. Na pewno wyciągają dużo, my też staramy się nie dawać im takich suchych treningów, tylko i możliwość jakiejś takiego posparowania typowego na przykład, bo wieczorne treningi to są typowo takie sparingowe, gdzie dziewczyny no, w każdą rundę mogą zrobić z inną przeciwniczką, czego u siebie w klubie no, nie ma takich możliwości, tak? No bo w klubie ewentualnie tam mają jedną, dwie dziewczyny, dwie koleżanki, no i się znają już jak łyse konie, no to jest po dłuższym czasie to jest taki sparing naprawdę, no, to nie ma większego sensu, tak? Tutaj fajnie, bo nie znają się, podchodzą do siebie też z większym dystansem, to jest jak najbardziej na plus. No i potem są jeszcze te takie treningi bardziej techniczne. No, też staramy się, czy to ja, czy to Radek Grela, który jest bardzo doświadczonym trenerem, ja bardziej zawodnikiem niż trenerem, ale staram się też tam jakąś tą swoją wiedzę, swoje doświadczenie przelać na nie. No i oprócz tych treningów takich stricte na macie staramy się zawsze dodać do tego obozu coś więcej. Zawsze takim na tą chwilę stałym elementem, z którego bardzo jesteśmy zadowoleni, jest Kamil Lizurej, trener mentalny, coach, z którym ja pracowałem kiedyś tam w przeszłości. Byłem bardzo zadowolony. Dalej z Kamilem mamy tam kontakt, więc fajnie, że ta jego osoba gdzieś w tych kampach się pojawia. No i Alan Langer, który jest moim serdecznym kolegą, też zawodnikiem MMA, już kupę lat razem trenujemy. On zajął się teraz tak bardziej trenerką, jeżeli chodzi o trening motoryczny, jest moim trenerem od kilku walk, jeżeli chodzi o motorykę. Ma takie, nazwijmy swoje studio motoryczne do treningu pod
pod trening motoryczny, no i też ma niezwykłą wiedzę z tego tematu. No jeszcze chwila i będzie miał doktorat na AWF-ie, więc fajnie jego wiedzę też wykorzystywać do tego, żeby no, dziewczyny zachęcać. No tak mieliśmy taką wizję, że na pierwszym zrobimy testy, zachęcimy do tego, żeby jak najmocniej się tam pod tym względem siły, szybkości, dynamiki rozwijały. No teraz będzie wykład z Alanem, który pomoże się tym dziewczynom rozwijać pod tym kątem, no i tam za jakiś czas pewnie skontrolujemy, jak bardzo te wyniki poszły do przodu. Wszystkie dziewczyny, z którymi tutaj rozmawiałem i zapytałem właśnie o to, o tym ty mówiłeś, Paweł, że no mało jest tych zawodniczek, z którymi mogą sparować w klubach. To co Artur powiedział, że znają się już jak łyse konie i wszystkie odpowiedziały, że fajne doświadczenie przyjechać posparować z dziewczynami, ale jednak wolą robić to z mężczyznami, przyzwyczajone po tylu latach treningu. Natomiast no, jest to niesamowite doświadczenie, ale z drugiej strony też dajecie tym dziewczynom taką szansę, że mogą potencjalne swoje przeciwniczki już rozpracować tutaj na macie, bo z racji tego, że tych kobiet jest mało w tym naszym MMA, jeżeli będą się spotykać na takich kampach, a będzie ich coraz więcej i więcej kobiet będzie przyjeżdżać, to jest szansa, że zawodniczki będą ze sobą sparowały, a za kilka miesięcy mogą ze sobą stanąć i skrzyżować rękawice. No nie do końca, ze względu na to, że tutaj mamy, dzisiaj było na sparingu wieczorem, będzie 14 dziewczyn, 14 dziewczyn, to jednak to powiedzmy sobie szczerze, to jest jakiś ułamek polskiej żeńskiej sceny MMA, tutaj też różne wagi są i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nawet jeżeli dziewczyna podczas tego kampu zrobi z jakąś dziewczyną za jakiś czas, z którą się spotka, no nie wiem, dwie rundy, trzy rundy, no to też będzie oczywiście tam jakiś pogląd miała na to, ale też powiem szczerze, to są zawodniczki, które cały czas notują progres. Tak? To, że z kimś, powiem ci inaczej, walczyłem kiedyś z Irokezem w 2011, a chyba rok wcześniej byłem na sparingach w Berserkerach i, no i tam mnie zlało, nawet chyba to był jeden z nielicznych, kiedy dostałem knockdown. Nie knockout, tylko knockdown, że na chwilę siadłem i potem wstałem. I wiesz, jaki to miało wpływ na mnie w 2011? No taki, że ja go znokautowałem, więc tutaj absolutnie, wiesz, wiadomo, jakąś tam wiedzę, jakiś tam pogląd miałem, aczkolwiek ja byłem zawodnikiem, który się rozwija i Rokes był zawodnikiem, który się rozwija i to zupełnie co innego jest na macie, zupełnie co innego jest w walce. Tutaj dochodzi stres związany z walką, dochodzi ten wyrzut adrenaliny. Wiadomo, tutaj na macie oczywiście też dziewczyny wychodzą spoza swoją tą strefę komfortu, bo mają przeciwniczkę, po której nie wiedzą się czego spodziewać, ale to są sparingi na 70%, a tam jednak jest walka, która teoretycznie wynik może zmienić twoje życie, tak? No bo jeżeli będziesz wygrywał, no to będziesz szedł dalej, twoja kariera się będzie rozwijać, bla, 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 bla. Możesz tak sobie po prostu wtedy ustawić życie, będąc zawodnikiem, zawodniczką w tym przypadku MMA. No sparring to jest po prostu no, zabawa też, może mieć ktoś lepszy dzień, gorszy dzień, to wiesz. Miewałem gorszy dni na sparingach i chłopaki, którzy praktycznie walczą na poziomie takim bardzo średnio zaawansowanym, stawiali mi bardzo mocny opór, więc tutaj no, nie odbierałbym tego absolutnie w ten sposób. Jeszcze tak dodam tylko a propos tego, co powiedziałeś o tym, że dziewczyny wolą sparować z chłopakami, bo to znaczy sparować, robić ogólnie z chłopakami. Zastanawiałem się kiedyś, powiem szczerze, jeszcze przed pierwszym obozem, co by było na przykład, gdyby powstały kluby stricte MMA dla kobiet, nie? Czy wtedy na przykład, bo nie wiem, no jak na przykład są wywiady z dziewczynami z Łodzi, które trenują gdzieś tam, mają fajnych zawodników, bo mówią o tym na przykład, że jest tam ten Wróbel, który teraz będzie gdzieś tam debiutował zawodowo, mają z kim robić, jest to tak jakby też w dużej mierze miejsce, gdzie te dziewczyny jadą, żeby trenować, ale stricte robią z chłopakami, mając tak naprawdę wkoło siebie bardzo dobre zawodniczki MMA. I teraz pytanie na przykład, gdyby powstawały kluby MMA, czy te dziewczyny by się przenosiły do takich klubów stricte MMA dla kobiet? Czy zostawałyby w klubie, gdzie są faceci? Bo pytanie, czy taki facet dociąża tą dziewczynę w taki sposób, że jej to daje na plus czy na minus? Bo ktoś będzie oszczędzał, ktoś zrobi mocno, a ktoś będzie oszczędzał. I teraz
te dziewczyny się nie oszczędzają tutaj. Myśmy to już widzieli na poprzedniej edycji. Dzisiaj sparingi wieczorne też będą pierwsze. Dojechały naprawdę bardzo dobre zawodniczki, no bo dojechała Marta, dojechała Judyta, mamy nasze zawodniczki, naprawdę tu jest bardzo szerokie spektrum tych przekrojów i jestem ciekawy, jak to będzie wieczorem wyglądało, bo ja wiem, że tam nie będzie odstawianie ani ręki, ani nogi i wydaje mi się, że może być bardzo ciekawie, a jednak jak facet robi z dziewczyną zawsze z tyłu głowy, przynajmniej chyba powinien mieć coś takiego, żeby uważać, żeby tej krzywdy nie zrobić, nie? O te kluby to wydaje mi się, że jakby powstał taki klub żeńskiego MMA, typowo dla kobiet, to byłby to raczej bardziej taki komercyjny klub, na takie grupy ludzi startujących amatorsko i nie traktując tego na zawodowstwie, bo jednak te panie, które tutaj siadały przed wami, to wszystkie mówiły, że wolą robić jednak z facetami. No zobaczymy, no, wydaje się, że to się sprawdza. Jak to wygląda z perspektywy takiej organizacyjnej? Ciężko jest te kobiety tutaj zachęcić do tego, żeby przyjechały? Czy są jakieś problemy, czy po prostu rzucacie hasło tego i tego robimy camp i nie ma żadnego tutaj problemu, wszystkie przyjeżdżają? Powiem tak, pierwszy jak robiliśmy, to uczyliśmy się tego, czyli gdzieś tam, dobra, to zrobimy tutaj reklamę taką, tu wrzucimy na stronę, i tak dalej. Teraz już tak naprawdę nie musieliśmy bardzo mocno, tak naprawdę rzuciliśmy datę, że jest ta druga edycja. Oczywiście powysyłaliśmy, podzwoniliśmy też po dziewczynach, że jest coś takiego, bo też były na przykład dziewczyny na pierwszą edycję, które nie mogły przyjechać, ale powiedziały, jakbyście robili drugą, to dajcie znać, że coś takiego jest. Były dziewczyny, czołówka Polski chyba, no to nie jest żadna tajemnica, możemy o tym powiedzieć, które chciałyby przyjechać, ale z różnych powodów też nie mogły akurat na tą edycję przyjechać, ale mamy zapewnienie takie, jak mieliśmy przy pierwszej edycji na przykład, przy dziewczynach, które są teraz tutaj, że jeżeli będziecie robiły trójkę, to ja zrobię wszystko, żeby się pojawić. Czyli tak naprawdę może się okazać, że na czwartej, piątej edycji to będzie stały punkt gdzieś w przygotowaniach tych dziewczyn. Wiadomo, my nie trafimy nigdy z datą tak, że wszystkim będzie idealnie pasować, bo jedna będzie akurat po walce, jedna będzie, nie wiem, na tydzień przed walką i nie będzie chciała robić mocnych sparingów, czy tam, nie wiem, będzie walczyła w tygodniu i to już w ogóle się wytnie. Natomiast jeżeli tylko te dziewczyny będą miały okazję, a my robimy wszystko, żeby one przyjeżdżając tutaj miały takie poczucie, że kurde, to były fajne dwa dni i zrobiłam z dziewczynami tak naprawdę ten przekrój tych umiejętności był tak duży, że wyniosłam z tego dużo, to chcielibyśmy, żeby gdzieś tam czwarta, piąta edycja to było takie miejsce spotkań tej czołówki. Tak naprawdę oczywiście to dalej będzie otwarte na wszystkie dziewczyny. Jeżeli do nas napisze dziewczyna z rekordem amatorskim 0-0 na początku swojej przygody, to my jej napiszemy oczywiście, zapraszamy cię serdecznie. Dalej ten przekrój będzie od tych najmniej doświadczonych, od kickbokserek wręcz, dziewczyn, które nie robią w ogóle w małych rękawicach, tak jak jest teraz, do dziewczyn, które mają już, nie wiem, 10 walk zawodowych, 15, bo takie też już tutaj mamy na drugiej edycji, o czym myślę, że Artur przyzna mi rację, nawet nie pomyślelibyśmy, gdzieś wpadając na pomysł Bad Girls Camp, że na drugiej edycji będziemy mieli zawodniczki takie, jakie mamy. Natomiast no tak, no patrzymy daleko, tak jak zakładając gdzieś MMA Familię, patrzyliśmy na to, żeby trzymać się tego, że będzie indywidualne podejście i tak dalej, cały czas się tego trzymamy, ale to już jakby przerosło nasze oczekiwania. Tak tutaj ja już naprawdę nie stawiam nam żadnych celów na zasadzie, dobra, fajnie by było, jakbyśmy zrobili trójkę na przykład i by przyjechał ktoś tam, bo tak naprawdę to jest cały czas otwarte dla wszystkich dziewczyn i daj Boże, żeby to się rozwijało tak, jak się rozwija, bo wydaje mi się, że naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku. No nie musimy tak naprawdę tego jakoś bardzo mocno reklamować, tyle, ile założyliśmy sobie dziewczyn, żeby było, no bo ta, wiadomo, tutaj też są ograniczenia jakieś tam, nie mogłoby tu być 50 na przykład dziewczyn, ale jest naprawdę super i wydaje mi się, że z edycji na edycję będzie się to jeszcze rozwijało. Wszystkim jeszcze tak się wtrącę, jest to, że wszystkie dziewczyny, które były na pierwszej edycji, były na tyle zadowolone, że chciały wziąć udział w drugiej edycji. Odpadła tylko Oliwka ze względu na kontuzję. I Magda ze względu na to, że już miała udział w innym obozie opłacony, który teraz też się odbywa w takim mieszanym, nie typowo pod dziewczyny, wałczył. No już miała zapłacone, kiedy myśmy wyskoczyli z datą, więc no, trudno, żeby jej to uciekło. Także, a cała reszta dziewczyn jest dzisiaj na drugiej edycji również na macie i to jest, znaczy, że się podobało, że jest okej.
Mam nadzieję, że również ta proporcja zostanie zachowana, no bo z terminem nigdy się nie trafi, z miejscem nigdy nie trafi się tak, że 100% ludzi będzie, 100% dziewczyn będzie mogło przyjechać na kolejną edycję, no ale fajny jest ten wyznacznik, że jednak są zadowolone na tyle, żeby no uczestniczyć w tych kolejnych i wyrażać chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach. MMA Familia to jest ciekawe połączenie, bo ty wciąż jesteś aktywnym zawodnikiem. Ty byłeś związany od strony medialnej ze sportami walki. Jak wy się uzupełniacie w tym teamie menadżerskim? Kto za co odpowiada? Czy są między wami jakieś tarcia, czy po prostu każdy ma swoje ustalone zadania i się dogadujecie? Ja powiem tak, mnie zawsze mnie bawi, jak Kornik w wywiadach jakiś mówi, że ja robię całą robotę, a on gdzieś tam ten, nie, to jest, nie słuchajcie go, to jest nieprawda. Nie, naprawdę, ogromny szacun. Ja wiedziałem, że my jakby podejmując projekt MMA Family, te obowiązki będą podzielone i tak dalej i ja wiedziałem, że to będzie fajnie zrobione, bo ja to czułem po prostu. My się z Kornikiem dogadujemy i wiedziałem, że będzie super. Wracamy po problemach technicznych, rozmawialiśmy o waszym podziale ról, jeżeli chodzi o MMA Familię. No właśnie i tak jak wspomniałem, gdzieś tam Kornik zawsze mówi, że ja robię 90% roboty, on tak naprawdę gdzieś tam jest twarzą tego. Nie, ja tak jak powiedziałem, zakładając to wiedziałem, że on da z siebie 100%, ja też staram z siebie dawać 100% i dlatego myślę, wychodzi to jak fajnie, lepiej niż zakładaliśmy i mimo tego, że tak jak wspomniałeś, jest czynnym zawodnikiem, cały czas się gdzieś jest w tym treningu, ma swoje obowiązki i tak dalej, to jednak naprawdę to jest tutaj stricte, nie mamy stricte podziału takiego, że ty robisz to, ja robię to, jakby nigdy od początku czegoś takiego nie było. Mamy coś takiego po prostu, że trzeba coś załatwić, to ogarniesz, czy ja mam ogarnąć i nigdy nie ma żadnego problemu na zasadzie, ale to są twoje obowiązki, ja teraz nie mam czasu czy coś. Nie, po prostu robimy tak, żeby było dobrze. No, też mamy świadomość tego, że nie zawsze może wszystko robimy tak, ale to też uczymy się tego na zasadzie, że nie zawsze zrobimy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo tak się po prostu nie da zrobić, ale wydaje mi się, że dajemy z siebie maks i na razie to wychodzi bardzo dobrze. No, wiadomo, chcemy, żeby to się wszystko rozwijało. Gdzieś tam projekt o indywidualnym podejściu do zawodników jest cały czas aktualny. My nie idziemy w masówę taką, żeby gdzieś tam przyjmować 100 tysięcy zawodników. Chcemy indywidualnie podchodzić i zawodnicy są zadowoleni. My jesteśmy zadowoleni i to jest najważniejsze, że my się dogadujemy. A wiadomo, gdzieś tam tarć nie ma jakichś takich tarć na zasadzie, konsultujemy wszystko ze sobą. Więc tak naprawdę, jeżeli jakiś pomysł odrzucamy na początku, no to on jest po prostu odrzucony i tyle. My musimy mieć, przynajmniej tak to do tej pory wyglądało, że gdzieś obaj musimy coś zatwierdzić, jeżeli obaj coś zatwierdzamy, to robimy, a jeżeli ktoś z nas ma jakieś tam, oczywiście były takie sytuacje gdzieś tam, że padała jakaś propozycja, konsultowaliśmy, jeden uznał, że w sumie można by, drugi uznał, że może lepiej nie. I zawsze było tak, że jednak nie podejmowaliśmy tego, no bo później mogłyby być jakieś takie kwestie, że no widzisz, mówiłem, że może nie warto tego robić. Także jeżeli któryś z nas ma jakieś obiekcje co do czego i wydaje mi się, że to też jest nasza przewaga taka przy właśnie tworzeniu tego projektu, że jednak zawsze jest spojrzenie z dwóch stron. Nie jest nigdy tak, że pomysł jest zawsze dobry, tylko jednak jest z kim to jakby przedyskutować, wyciągnąć jakieś tam za, przeciw i wtedy podejmować decyzję. Także no działamy, no jest super i moim zdaniem będzie jeszcze lepiej. Ty podtrzymujesz dalej to, że to Paweł robi 90% rzeczy, a ty tylko jesteś twarzą tego brandu? Ja nie pamiętam, żebym tak mówił w ogóle. Nie, no Paweł na pewno bardzo mnie odciąża, jak jest to na przykład moment walk moich, no to no tak, wtedy na pewno robi 90% te rzeczy. Tak ładnie teraz posłodził, bo jestem dalej aktywnym zawodnikiem, tak jak to zaznaczyłeś, ładnie na samym początku na pytaniu już to zaznaczyłeś, więc no miał świadomość, co odpowiada. Nie, a tak poważnie, zgadzam się z Pawłem w tym, że nie mamy tam jakoś tarć, to raczej nawet jak się z czymś nie zgadzamy, to jest wymiana poglądów i takie no, spojrzenie z dwóch stron i to wtedy człowiek też inaczej spojrzy, jak nie myśli, że jest tylko i wyłącznie alfą i omegą i wie wszystko, a jak jednak słucha tej drugiej strony i no to wtedy szerzej się patrzy, głowa się bardziej otwiera i dopuszczane są inne możliwości, na które na przykład sam bym nie wpadł.
Wracając do tego, o czym ty mówisz, że nie chcecie iść w masówkę i o tym, że macie sporo kobiet, ale jest też, założyliście stosunkowo niedawno MMA Family, jesteście młodym teamem menadżerskim. I tak, Tomek Jakubiec, KSW, lada kilka dni do tyłu, Michał Sobiech, też zawodnik KSW, jesteś ty zawodnik KSW. No i wychodzi na to, że... Kacper Koziorzębski, też zawodnik KSW. I wychodzi na to, że weszliście na ten rynek i tak wyprzedziliście kilka tych mniejszych podmiotów menedżerskich, bo no teraz jesteście no mocno ugruntowani, mając w najlepszej polskiej organizacji kilku zawodników. To znaczy, to też nie był plan, bo jak z Tomkiem dogadywaliśmy się, to gadaliśmy we wtorek i... We wtorek to chyba dogadywaliśmy i założyliśmy sobie, że dobra, no to Tomek, próbujemy cię wrzucić do KSW. Chyba tydzień później już Tomek był w KSW. To też był zbieg, po prostu tak fajnie trafiliśmy po prostu w odpowiedni moment. Potem Kacper, no to Kacpra tak naprawdę nie chcieliśmy. Podpisując Kacpra z nami, to raczej widzieliśmy Kacpra jako przyszłego mistrza FEN. No tyle, że tam troszkę z FENem był utrudniony kontakt. Myślę, że już nie ma co poruszać tej kwestii FENu i pana Jóźwiaka. No w każdym razie Kacper wylądował w KSW, jest mu tam bardzo dobrze. No i teraz Michał Sobiech. Tyle, że Michała Sobiecha to nie my wprowadzaliśmy, tak naprawdę tutaj trzeba oddać Redowi, bo on był wcześniejszym menadżerem Michała, że to on wprowadził i tutaj no, nie będziemy zapisywać sobie zasług od Reda. No. No tak, ale pierwszy pojedynek stoczył już potem ma familią, bo Red go wprowadził do tej pory. No tak, ale to dzięki Redowi. Owszem, zawalczy już jako MMA Familia, no też już mu pomagamy tam poogarniać te wszystkie sprawy wokół, staramy się, żeby jak najmniej rzeczy miał na głowie poza treningiem. Michał Sobiech jest bardzo, bardzo ambitną osobą i bardzo fajnie, że do nas trafił, bo praca z taką osobą też powoduje to, że my na pewno wchodzimy na większy, wyższy level tej naszej działalności, też na pewno dużo się nauczymy przy Michale. Fajnie, no tutaj się akurat jaram, że mamy dużo pracy związanej właśnie z tym, że nowy zawodnik doszedł do MMA Family, co jest bardzo, bardzo fajne, bo cały czas czujemy, że pod jakimś kątem się rozwijamy. Też bardzo fajnie zachowali się tacy topowi menadżerzy, którzy no nam doradzają, pomagają, topowi menadżerzy polscy, których my osobiście bardzo cenimy. No tak nie traktują nas jako konkurencję, tylko, a nawet jeżeli konkurencję, to bardzo zdrowo do tego podchodzą i bardzo tutaj serdecznie dziękuję. No myślę, że każdy będzie wiedział, o kogo chodzi. Fajnie, naprawdę. Tak mi się podoba. Wracając do tego Michała Sobiecha, bo tak jak już wspomniał Artur, rozstał się z Redem i jak to było, że usłyszeliście, że jest wolny zawodnik i od razu kontaktowaliście się, czy po prostu wyszło jakoś, że może Michał się z wami skontaktował, bo mówiłeś, że to nie jest tak, że wy chcecie się na masówkę rzucać, więc jak doszło do podpisania Michała Sobiecha? No, Michał jest z naszych okolic, tak można powiedzieć, i gdzieś wiedzieliśmy o istnieniu takiego zawodnika, no bo pokazał się. Gdzieś tam też warto dodać, że on już ten program tylko jeden miał za sobą i on już mu sporo dał pod względem takiej, może nie tyle popularności, bo on popularność cały czas zyskuje, on ma, tak jak Kornik powiedział, bardzo dużo pomysłów na siebie, bo wiadomo, on ma kilka działalności, gdzieś tam działa tutaj, jest zawodnikiem MMA, on to chce robić jak najdłużej i teraz my, chcąc mu pomóc w tym, bo to był zawodnik, którego my jak podpisując, jakby biorąc pod MMA Familię, wiedzieliśmy, że będzie fajna współpraca na zasadzie wielopłaszczyznowym, nie? Czyli pomożemy tutaj. No i pojawiła się taka okazja. Gdzieś porozmawialiśmy z Michałem, przedstawiliśmy mu swój punkt widzenia. Jak każdemu zawodnikowi, z którym rozmawialiśmy, daliśmy mu oczywiście się zastanowić, bo my wychodzimy z założenia, że też to nie jest tak, że my weźmiemy sobie dobrze, to napiszemy do danego zawodnika i będzie wszystko super, bo może się okazać, że się po prostu nie będziemy dogadywać, więc taki okres próbny, jakąś tam rozmowę wstępną trzeba sobie zawsze zrobić i dojść do
do porozumienia przede wszystkim ja i Kornik musimy mieć takie porozumienie, ok, jest to zawodnik, z którym da się załatwiać i się dogadamy. I Michał jest takim zawodnikiem i naprawdę tutaj nie było takiego planu, ale jeżeli tylko taka możliwość się pojawiła, to Michał był zawodnikiem, którego myśmy bardzo chcieli w MMO Family. Pozdrawiamy Michała Sobiecha, bo o nim rozmawialiśmy. To już tak kończąc dzisiejsze spotkanie. Ty również jako współwłaściciel MMA Family, ale czynny zawodnik, kiedy ty planujesz wejść do klatki? Czy sam swoje interesy załatwiasz, czy wysyłasz wtedy Pawła, jeżeli chodzi o twoje pojedynki? Jeżeli chodzi o kontakty z KSW, to tak jakby ja to przyjmuję w dużej mierze, ja, bo to nie wszystko, ale w dużej mierze ze względu na to, że no, znam, wiesz, no, i Wojka już kupę lat i tak dalej. No, znam po prostu tą organizację najlepiej z wszystkich organizacji, więc to ja załatwiam. Kiedy ja wracam, wiesz co, najpierw wrócą wszyscy zawodnicy z MMA Family, ja będę tym ostatnim członem, który się pojawi. Kiedy, co, jak, dokładnie nie mogę jeszcze zdradzić, menadżer mnie pozwala. Tu fajnie do tego przeszedłeś teraz, bo mówisz, że najpierw tak jakby twoi podopieczni, potem dopiero ty. Rozmawiałem z Wiktorem Krzyżewską tutaj dzisiaj i jak zapytałem, jakim jesteś menadżerem z tej perspektywy, jak to wygląda, to on powiedział, że takim jesteś bardziej starszym bratem. No to miłe, to teraz bardzo miło, bo tak troszkę, no, tak troszkę staram się takim starszym bratem być. Znaczy inaczej, jako zawodnik mam moim zdaniem duże doświadczenie pod względem błędów, które chciałbym, żeby moi podopieczni po prostu uniknęli tych błędów, które ja popełniałem, bądź których mi się udało właśnie uniknąć dzięki radom jakichś mądrzejszych, starszych, bardziej doświadczonych ludzi. Więc no, takim trochę starszym bratem staram się być. Dobra, to Paweł, na koniec jeszcze mówiliśmy o najnowszym transferze, czyli Michale Sobiechu. Czy MMA Familia planuje jeszcze kogoś wziąć pod swoje skrzydła, czy na razie skupiać się na tych zawodnikach, których macie i tak jak mówił Kornik, najpierw podopieczni, potem on i teraz tym się będziecie zajmować? Raczej ta połowa roku tak będzie wyglądać. Mamy, powiedzmy, że mamy jakieś tam dwie rozmowy do przeprowadzenia, ale tak jak mówię, my zawsze rozmawiamy, a potem podejmujemy decyzję, także nawet jeżeli są jakieś rozmowy do przeprowadzenia o jakichś zawodnikach, z osobami ze środowiska tych zawodników, bo często jest tak, że my się do kogoś na przykład odzywamy albo ktoś się odzywa do nas, później odsyłając nas na przykład do trenera, żebyśmy z tym trenerem najpierw porozmawiali, jak najbardziej nie ma żadnego problemu. My też wiemy, że jest jakiś staż zawodnika, niektórzy zawodnicy bardzo takim dużym szacunkiem i takim jakby głosem ostatecznym, potwierdzającym zawsze jest ten trener i nie ma żadnego problemu. Także jakieś tam dwie rozmowy mamy do przeprowadzenia, ale nie jest powiedziane, że ci zawodnicy gdzieś dołączą do MMA Family. Musimy się skupić na pewno na tym, że ten okres kwiecień, no bo już wiadomo, że w marcu żaden z naszych zawodników nie walczy, kwiecień, czerwiec, lipiec, gdzieś tam te 4 miesiące będą takie bogate w pojedynki naszych zawodników. O dziwo, bo zawsze ten okres wakacyjny to jest taki okres raczej statyczny i nie ma zbyt dużo tych wydarzeń. No ten rok, co też jest fajne, przyniesie dużo tych gal. Także myślę, że skupimy się na tym. Potem, tak jak Kornik powiedział, on to zamknie jakby te występy MMA Family w tym półroczu albo tam po półroczu, że tak powiem. Natomiast no, będzie intensywnie, jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące i wydaje mi się, że na tym się musimy skupić. Bo jest troszkę do roboty po prostu. My też chcemy jak najbardziej tym zawodnikom, którym obiecywaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby ich odciążyć, chcemy ich odciążać. Nie chcemy gdzieś tam sobie na głowę brać zbyt dużo obowiązków i kogoś po prostu zawalać, bo to też nie o to chodzi. A dając jakiś tam, no inaczej, i Tomek już zawalczył pod naszym szyldem, i zawalczył pod naszym szyldem Kacper. Michał jeszcze nie miał tej okazji, ale też przekonamy go, że warto było dołączyć do MMA Family, że będzie zaopiekowany tak jak należy, więc nie chcielibyśmy gdzieś tam przez jedną galę pokazać zawodnikowi, że nam na nim zależy i że zrobimy wszystko, żeby mu było dobrze.
a na drugiej gali na przykład wziąć sobie na głowę za dużo obowiązków i doprowadzić do tego, że ten zawodnik powie, no fajnie panowie, na pierwszej gdzieś tam miałem wszystko na czas załatwione i ciuchy miałem i jakieś kontakty ze sponsorami i naklejki, a teraz coś nie wyszło, nie? Także raczej nastawiamy się na to, żeby się zaopiekować tymi zawodnikami w tym półroczu, których mamy już, a później może nie, będziemy rozmawiać z kolejnymi potencjalnymi wzmocnieniami naszej grupy. Natomiast na ten moment najważniejsi są dla nas zawodnicy i zawodniczki, których mamy. No jeszcze się tak wtrącę, czasami jest tak, że załatwiamy jakiemuś zawodnikowi walkę, czy dwie walki, czy nawet więcej walk z czasem i patrzymy na to, jak się z nim współpracuje, ale nawet jak się z nim dobrze współpracuje, my nie mamy możliwości, tak przynajmniej nie czujemy na daną chwilę możliwości, że jeżeli go weźmiemy do MMA Family, to nikt z MMA Family na tym nie ucierpi, a dodatkowo mu poświęcimy odpowiednią ilość czasu. Na tą chwilę wydaje mi się, że tylu zawodników i zawodniczek, ile mamy, jest idealnie, bo na każdym potrafimy się skupić i nie stajemy się tylko tymi takimi, ja to często nazywam właśnie pośrednikami, czyli kimś, kto załatwia walkę i na tym kończy. Nie, my chcemy być menadżerami, którzy naprawdę opiekują się tym zawodnikiem i na pewno z czasem nasze umiejętności będą rosły i dzięki temu będziemy mogli mieć więcej zawodników. Na tą chwilę wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo idealnie. Dobra, to kończąc już te nasze spotkanie dzisiejsze, jest początek tego kampu, bo to pierwszy trening, który się odbył, to ja życzę wam, żeby jutro wieczorem obyło się bez żadnych kontuzji, żeby wszystkie dziewczyny były zadowolone i tak jak ty wspominałeś po pierwszym kempie, tak samo po tym drugim będą chciały przyjechać na kolejne, a wszystkie dziewczyny trenujące sporty walki zachęcamy do tego, żeby brać udział w takich kempach, bo wszystkie moje rozmówczynie dzisiaj były bardzo zadowolone i sądzą, że to jest dobry rozwój żeńskiego MMA, żeńskich sportów walki, jeżeli chodzi o takie kempy. Dziękuję. Jeszcze chciałem Filip, tobie, oczywiście całej redakcji In The Cage w naszym imieniu chcieliśmy podziękować, bo wspieracie nas od pierwszej edycji i byliście robić wywiady z naszymi zawodnikami też przy naszym wyjeździe do Zakopanego na ten pierwszy obóz. Wiadomo, że jesteście redakcją, która takie sportowe gdzieś tam przedsięwzięcia mocno popiera, ale chcieliśmy wam z tego miejsca na twoje ręce złożyć takie podziękowania, że zawsze kiedy napiszemy, to jesteście, wesprzecie gdzieś tam na stronie jakimś wpisem, bo to też nam bardzo dużo pomaga też zawodnikom, wszyscy wiemy, jak ta strona medialna jest ważna, także my cieszymy się, że jesteś tutaj, że zrobiłeś wywiady z zawodniczkami, że z nami mogłeś porozmawiać, że my mogliśmy porozmawiać z tobą i ogromne dzięki za to, że jesteście i że wspieracie. A będziemy pewnie jeszcze przy kolejnych edycjach, także dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdecznie.